zajmuję się taką sytuacją, w której przychodzę do miejsca, w którym nie ma nic, albo jest wiele rzeczy, ale zaczynam z tak zwanego punktu zero. Czuję różnego rodzaju emocje, napięcia. Jakoś próbuję to wszystko pomieścić w sobie i wypuścić przez ustnik. Wpuścić to wszystko do saksofonu, do klarnetu. W zależności od tego, na czym gram, jakby to się zamienia w inną energię. Musiałem dokonać pewnego wyboru w którymś momencie, ale to się nie skończyło. To nie jest tak, że ja raz dokonałem wyboru i tam ja od tego momentu byłem saksofonistą, musiałem rzucić szkołę i jakby to była taka jedna decyzja, ale ja cały czas tak mam. Ja codziennie muszę dokonywać jakiegoś wyboru, który się łączy z ewidentną stratą czegoś. Każda sytuacja niespodziewana jest wskazana. Patrząc przez okno na przyrodę, możesz obliczyć swoją rzeczywistość. Jest alergia na słowo jazz. Slow, quiet to loud and fast. You don't wait until it comes all the way to pierogi start. Yeah, pierogi's first. Okay. I compose with intention and improvise without intention. To jest opór materii. Ja muszę się przez niego przeżyć. To mnie swędzi, to mnie boli, to mnie wkurza. Muszę się w tym przekroczyć. Nie wiadomo, jak to się dzieje. Czy to jest chwila, czy trwa jakiś czas. Czy kiedy już wiesz, to jest tak, jakby już był?